Proszę Państwa, ona mówi, prowadź mnie tam, gdzie mój dom, raczej śpiewa. Proszę Państwa, prowadź mnie tam, gdzie mój dom. A tutaj z drugiej strony mówi o tym, że zaufaj Panu. To jak ludzie nie mają tych domów, no to przecież to, co ona mówi, to jest głupota jakaś, no to, czyli śpiewa. No. Oj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 po 22, czas na narodowe czytanie. Rozmowa kulturalna. Maja Kluczyńska, witam Państwa, witam w studiu przemiłego gościa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam również przemiłą Panią Lindę. Pan minister Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie ministrze, 7 edycja akcji Narodowe Czytanie rozpoczęta, ale to będzie rok wyjątkowy i w ogóle wyjątkowe wydarzenia tego narodowego naszego czytania. To jest wyjątkowy rok, to jest wyjątkowy czas. Pan prezydent w swoim noworocznym orędziu wyjaśniał wszystkim, żeby nikt nie miał wątpliwości, że ten czas jest wyjątkowy, bo obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Tym samym to przyjadą lichwiarze i będą wiesz czerpać okazję, mają wiesz wyjątkowy świąteczny charakter. No ludzie nie mają pieniędzy, to pożyczki, pożyczki, oczywiście. Doroczna akcja, tutaj papierek lakmusowy Pana prezydenta i pierwszej damy położony na tych pożyczkach. Również w tym roku będzie mieć charakter wyjątkowy, co zresztą zostało już zapowiedziane, kiedy we wrześniu ubiegłego roku kończyliśmy wspólne czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Wtedy pan prezydent zapowiedział, że tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia będzie nieco inna. Będzie szczególna. Tak. Jest właściwie jest, tak, 8 września mamy narodowe czytanie. Ale to będzie kumulacja. Kumulacja tych wydarzeń związanych z tą wielką kampanią. No działają nieoficjalnie, to jest pożyczka pozabankowa. I co tutaj dużo mówić, jeżeli on nie umie korzystać z infolinii, no to to mają zły PR. Dlaczego Warszawa starała się o dobry PR za wszelką cenę? Dlatego, że opinia jest najważniejsza. A jak oni dopiero potem, firma Polkredyt, zorientowała się, że opinia jest najważniejsza, no to za późno. Trzeba wszyscy mówić. Wydarzenie jest współtworzone przez Polaków. Choroba. Dzięki zaangażowaniu. Na dobry PR. Tysięcy Polaków, którzy w setkach, tysiącach małych, większych miejscowości, w dużych miastach organizują wspólne czytanie. Ta akcja ma tak szeroki zasięg i ma coraz większy zasięg. Z roku na rok coraz więcej osób w tym przedsięwzięciu uczestniczy, razem spotykając się przy wspólnej lekturze, przy czytaniu polskiej klasyki. No i myślę, że też cieszy się takim wspólnym spotkaniem. I to jest cenne, że te inicjatywy tak zwane oddolne są coraz częstsze i forma tego wspólnego czytania przybiera różne ważne wydarzenia, którą proponują organizatorzy, czyli osoby, które mają pomysł na narodowe czytanie, tak bym to nazwała. No, ale myślę, że to bardzo jest wspaniałe. To jest narodowe czytanie. Bo siłą tej akcji jest właśnie ta obywatelskość narodowego czytania. Taka chęć uczestniczenia w tej wspólnocie czytającej. Ale myślę, że dzięki tej akcji wszyscy razem odkrywamy aktualność dzieł polskiej literatury. Teraz już mogę stwierdzić, że ludzie zubożeli, bo Królestwo Boże jest daleko. No ale do Świadków Jehowy każdy katolik mówił, o tam jakie królestwo, kiedy to będzie. To Polacy wybierają lektorów, którzy chcą wspólnie czytać. Kiedy w zeszłym roku no król Saul tańczył, a ten Dawid tańczył, a Saul się zdenerwował. To powstały pewne wątpliwości, powiedział mu nawet pewien niepokój w Kancelarii Prezydenta, że tekst dramatu będzie mało atrakcyjny, że będzie stanowił bardzo duże wyzwanie dla organizatorów.
lokalnych wydarzeń, które odbywają się w Polsce i poza granicami Polski. Tymczasem coś, co wydawało się problemem, okazało się ogromnym. Myślę, że ta pasówka wędruje coraz wyżej. Poprzedniej edycji narodowego czytania właśnie. No i dlatego wynikał z atrakcyjnego. Jak daleko, Piana Pawła. Takiego aktualnego odczytania. Ale jaki mądry. Znowu objawił się nam, Polakom, jako tekst niezwykle ważny, aktualny. Taki tekst, który mówi o nas. O nas dzisiaj. Ale mądry. Coś dla nas ważnego. Co zresztą było potem nawiązania podczas ogłoszenia tegorocznej lektury przez pana prezydenta, że wesele w sposób znakomity wprowadziło nas w ten rok jubileuszowy, ten rok wyjątkowy obchodu stulecia odzyskania niepodległości, bo wesele jest przecież dramatem, który się rozgrywa tuż przed wybuchem wolności. Jest tekstem o kształtowaniu się nowoczesnego narodu. Panie ministrze, nie możemy powiedzieć, nie przypomnieć właściwie, że kandydat numer 2 z ubiegłego roku w tym roku jest lekturą narodowego czytania. To już powszechnie to wiadomo, że przedwiośnie Stefana Żeromskiego będzie lekturą, przy której spotkamy się wszyscy. Jaka stara dziewucha, modliłeś się. Tego roku. Ale ta lektura została też wybrana przez Polaków, bo w rankingu zajęła drugie miejsce, zaraz po weselu. Ale też znalazła się specjalnie przygotowany przez literaturoznawców, krytyków, przez ekspertów. Zbiorze tekstów, dla których myślą przewodnim tematem jest idea wolności i niepodległości. Specjalnie w Kancelarii Prezydenta powstała lista 44 utworów, albo lepiej powiedzieć, powstało 44 ładnie, to bardziej oddaje istotę rzeczy. To jest też zrozumiały gest szacunku wobec naszej wielkiej literatury romantycznej. Te 44 utwory to antologia tekstów, do których pana prezydencka zachęcała, żeby narodowe czytanie w tym roku miało swoją kulminację 8 września, ale żeby przez cały rok sięgać do takich utworów polskiej literatury, które właśnie odnoszą się do czasu, który teraz świętujemy. Czyli taki przekrój epoki. To 44 utwory od Bogu Rodzicy aż po wiersze Wojciecha Węcla, więc utwory poezja od staropolskiej literatury aż po literaturę współczesną i od polski bajeczny, bo stara baś Stefana Janckiego Kraszewskiego pojawia się jako pierwsza lektura z tej listy. Aż po teksty naszych wieszczów, fragmenty wystąpień polityków, po broszury polityczne, po homilię Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa. Więc to są utwory z różnych epok, różne, opisane w różnym stylu, mają różnie przebiegała ich recepcja, też ich znajomość. Jest to różne, są to utwory znane powszechnie, powiedziałbym nawet wykonywane powszechnie. Są też takie, dla których pojawiły się na tej liście, będzie powodowało dotarcie do szerokiej publiczności. Ale to, co najważniejsze, idea wolności, którą możemy odczytywać podczas lektury. Tym samym możemy prowadzić dialog z poprzednimi pokoleniami, z
ktoś niestety sam. Przyglądając się nie mam historii polskiej literatury, ale historii jak najbardziej polskiej kultury. Czytajmy zatem. Dziękuję bardzo. Pan minister Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz. Ale bardzo dziękuję. Bo obawiam się, że faktycznie takie stwierdzenie walczą z całego spowiednika działa raczej odpychająco niż przyciągająco na pierwszy rzut oka. Agnieszka Kamińska, dobry wieczór. Sądownictwo podziemne, jedna z najtajniejszych działalności polskiego państwa podziemnego. To tutaj skupieni byli ludzie, którzy odpowiadali za analizę zebranych dowodów na temat zdrajców narodu i konfidentów, i to oni odpowiadali też za wydawanie wyroków, śmierci i ich wykonywanie. Co wiemy na ten temat? Co wiemy na temat sądu Wojska Konspiracyjnego i działalności kontrwywiadu Armii Krajowej? Czym był sąd kapturowy? O tym dziś z gościem dr Bartłomiej Szybrowski, historyk. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Armia Krajowa to zakonspirowane siły zbrojne polskiego państwa podziemnego. Jako takie miało też to państwo swoje sądownictwo. O tym wciąż wiemy niewiele. Pan, panie doktorze, badał te kwestie przez wiele lat, korzystając z tego, że jest pan dzisiaj tutaj z nami. To proszę wyjaśnić. Sąd kapturowy, a sądownictwo wojskowe państwa podziemnego. Czy tu jest jakaś różnica w tych dwóch pojęciach? Nie, w zasadzie sąd kapturowy jest częścią polskiego sądownictwa. W 40 roku w kwietniu generał Sikorski doszedł do wniosku, że zakonspirowane siły zbrojne w kraju, czyli Związek Walki Zbrojnej w ówczesnym czasie, musi mieć uregulowaną kwestię dotyczącą likwidacji osób na podstawie wyroków sądowych. I uchwałą z kwietnia 40 roku ustalono wstępne zasady dotyczące powołania sądu. Były one wówczas nazywane sądami kapturowymi i sądy te miały być dla jednym dla okupacji sowieckiej, drugi dla okupacji niemieckiej. Co oznacza sąd kapturowy? Nazwa ta bardzo źle się kojarzy. Potocznie wychodzi się z założenia, że to jakieś zakonspirowane, jakieś tajne kwestie. Natomiast w polskim sądownictwie nazwa ta wywodzi się z XVI-XVII wieku, kiedy sądził tak zwany kaptur, czyli sąd biskupi w czasie bezkolewia. Kto wydawał tego typu sądy w państwie podziemnym? Bo mówimy, głównie skupiamy się na Armii Krajowej. I wtedy ten problem być może rozwiązany. Kto wydawał wyroki? Tak, kto wydawał wyroki, kto podlegał tym wyrokom? Tutaj były bardzo szczegółowe zasady, bowiem w zakresie sądownictwa wojskowego obowiązywał na początku kodeks sądów kapturowych określający zasady proceduralne, czyli postępowania przed sądem, jak i zasady materialne, czyli tych przestępstw. A później od listopada 1941 roku zmieniony wojskowy statut wojskowych sądów specjalnie. W tych sądach zasiadali przeważnie prawnicy. Takie były wstępne założenia. Oczywiście, z uwagi na to, że mamy do czynienia z sądownictwem wojskowym, czy dostosowane do tego reguły kodeksu wojskowego postępowania karnego przedwojennego. Tam wskazywano, że tak zwanym autorem, czyli sędzią, prokuratorem wojskowym, może być osoba, która ma wykształcenie, wyższe wykształcenie prawnicze oraz odbyła stosowną służbę jako oficer Wojska Polskiego. Dobry zaangażowany w zakresie sądów kapturowych wychodzono z założenia, że powinny to być osoby, które mają takie wykształcenie, które dawałoby im możliwość wykonywania zawodu sędziego. Tylko, że problem polega na czym? Bardzo dużo polskich sądowników po pierwsze zginęło w 1939 roku.
zostało wyniesione na wschód. Czy też znalazło się poza obszarem państwa polskiego na tym terytorium troszeczkę złagodzono? Tak naprawdę w zakresie sądownictwa kapturowego w Warszawie, bo ja podałem przede wszystkim sąd kapturowy, czeka będzie wolnej w związku wertykalnej, orzekali przed moim adwokaci, ale również osoby, które przed wojną wchodziły w skład sądownictwa wojskowego, na przykład podpułkownik Zieliński, Konrad Józef Zieliński, były prezes Sądu Apelacyjnego w Lwowie, a wcześniej wieloletni sędzia sądów wojskowych, czy też kapitan Rosjan Lewski, pseudonim Baczyński, on był przed wojennym prokuratorem, wojskowym audytorem, tak, czyli spełniał wszystkie warunki do tego, aby pełnić funkcję sędziego wojskowego. Należy jeszcze przy tym powiedzieć, że różnica między ówczesnymi aplikacjami dochodzeniem do zawodu prawniczego, a dzisiejszym, polega na tym, że przed wojną nie było czegoś takiego jak aplikacja prokuratorska. Prokuratorem mogła zostać osoba, która skończyła aplikację sędziowską, złożyła odpowiednie egzaminy i wyraziła zgodę na to, żeby zostać prokuratorem. Prokurator był przy sądzie, nie tak jak obecnie. Więc każdy był przypisany do danego sądu. Jeżeli którego prokuratora przy sądzie okręgowym, to tylko przy tym sądzie, przy sądzie apelacyjnym, przy sądzie najwyższym. To wszystko regulował regulamin. Prokuratury przy danym sądzie, nie tak jak dzisiaj ustawa o sądownictwie, o sądach powszechnych i ustawa o prokuraturze, jako dwa odrębne akty. Proszę powiedzieć, jak wyglądało wykonywanie czy podejmowanie decyzji o wyroku śmierci przy takim sądzie w państwie podziemnym? No bo rozumiem, że się zbierało jakieś gremium. Na jakiejś podstawie musieli ci ludzie podejmować decyzję, a przecież nie mieliśmy dostępu ani do komórek, ani do internetu. To nie było takie proste. Tutaj trzeba zacząć od kwestii podstawowej, jaką jest zbieranie materiału dowodowego. Związek Gwardii Zbrojnej, zresztą nie tylko Związek Gwardii Zbrojnej, ale większość organizacji niepodległościowych, nowe wyspecjalizowane komórki kontrwywiadu, które zajmowały się wszelkim działaniem, które miało na celu ochronę bezpieczeństwa organizacji. Jak w każdej tego typu organizacji, one zbierały materiał przez wywiadowców, mniejsza już o zasady, jakim to robiono, bo generalnie można o tym mówić bardzo długo i to jest temat na osobną audycję. Każdy z nas mógłby powiedzieć, że nasz sprawdzały, wywiadowcy sprawdzali osoby. Jeżeli osoby te powtarzały się kilkakrotnie, w różnych mediów karze działają na szkodę armii podziemnej, na szkodę obywateli polskich, czy też w jakiś inny sposób zakłócają w ogóle działalność państwa polskiego, to wtedy wpisywano ich do kartoteki i wtedy podlegały szerszemu rozpracowaniu. W sytuacji potwierdzenia okoliczności, które wskazywały na popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu organizacji, też bezpieczeństwu osób narodowości polskiej, też zdrady, denuncjacji czy prowokacji, bo takie w sądzie kapturowym obowiązywały na samym początku przestępstwa. Rozpracowano je dokładnie w taki pewny sposób i kierowano materiały do prokuratora celem przeprowadzenia postępowania. Należy tutaj jeszcze wskazać, że tak naprawdę postępowanie przed sądami wojskowymi w wczesnym czasie miało charakter postępowania doraźnego. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że nie ma od tego odwołania. Wyrok jest jednoinstancyjny. A wszelkie działania sądowe, czyli kierowanie zawiadomienia o przestępstwie, tak jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czy też zatwierdzanie wyroku, należy do tak zwanego zwierzchnika sądowego, którym
był dany dowódca terenu. W przypadku sądu przepowiedzi głównej armii w Związku Walki Zbrojnej był to Stefan Rowecki, a w przypadku obszarów i okręgów, tylko przy takich jednostkach były ustalone sądy dowódcy odnośnych obszarów. Jeżeli te materiały wpłynęły do zwierzchnika sądowego i on doszedł do wniosku, że rzeczywiście w tym zakresie trzeba przeprowadzić postępowanie sądowe, kierował materiały do komórki sądowej. Często zdarzało się też tak, że sam kontrwywiad już sporządzał projekt aktu oskarżenia i przesyłał to wraz z meldunkami danemu komendantowi, który przesyłał to do jednostki sądowej. W tej jednostce właściwy prokurator sporządzał akt oskarżenia według wszelkich reguł postępowania. Tam tylko różnica polegała na tym, że w przepisach wskazywano, żeby ten akt oskarżenia nie był zbyt obszerny, więc generalnie zawierano tylko podstawowe informacje. Jeżeli powiedzmy osoba popełniła 15 do 20 przestępstw, to tak naprawdę zawierało się w akcie oskarżenia najważniejsze, tak, które wskazywały na zabójstwa jakichś osób, czy przyczynienie się do ich śmierci, czy też kradzieże, bo takie rzeczy też były wskazywane. Następnie po sporządzeniu aktu oskarżenia przez prokuratora był on kierowany do przewodniczącego sądu. Przewodniczący sądu wyznaczał termin i miejsce rozprawy i sąd orzekał w składzie trzech osób. To było najczęściej byli to trzej prawnicy. W sytuacji Warszawy zawsze było to z reguły trzech prawników, natomiast przepisy wskazywały, że przynajmniej jeden z nich w składzie musi mieć wykształcenie prawnicze. Potem następowała rozprawa, która była niejawna, nie wzywano oskarżonego, przynajmniej w warunkach warszawskich. Na posiedzenie sądu. Sąd rozpatrywał, zapoznawał się z materiałem zgromadzonym w aktach, czyli postępowanie było przede wszystkim oparte na kwestii pisemnej. Tak. Przeglądano materiały. Ja nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby wzywano świadków, chociaż można było to robić. I potem wydawał wyrok. W zakresie sądu kapturowego przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej wydawał wyrokowy formę protokołu rozprawy, której zawarta była sentencja wyroku. Czy wyroki, które zapadały, to tylko były wyrokami śmierci, czy też były jakieś inne sentencje? W zakresie sądu kapturowego, kodeks sądów kapturowych dawał możliwość tylko dwóch wyroków. Poza tym aktem także teraz codziennie w życiu, KSM-ową, tylko ale nie tylko. Natomiast na to już przy zmianie zasad procedowania przed sądem, czyli w statucie wojskowych sądów specjalnych, była możliwość również zawieszenia postępowania, jeżeli okazało się, że zarzucony czyn mógłby być zagrożony tylko karą więzienia. Do przerwy mamy niewiele czasu, ale może zdążymy powiedzieć, ile takich wyroków, czy my wiemy, ile wyroków zapadło? Trudno powiedzieć. Sprawa jest dość trudna. Dlaczego? Dlatego, że sama pani, jak sama pani powiedziała, to były dość tajne sprawy. Nie zachowały się akta i archiwum większości sądów, wojskowych sądów specjalnych, jak i sądów kapturowych. Możemy na podstawie szacunków, które przeprowadził kiedyś pan Raczej Krzysztof Kulet, stwierdzić, że sama Warszawa, w której urzędowały trzy sądy, czyli sąd przy Komendzie Głównej, sąd obszaru warszawskiego, jak i sąd okręgu warszawskiego, wydały po około 300 sztuk wyroków. Ta uniknienia? Nie jesteśmy w stanie wskazać, czy były to tylko skazania, czy też uniewinnienia. Możemy powiedzieć tylko tyle, że tyle wyrok wydano. Trudno w tej chwili dojrzeć z archiwum Komendy Sądu Obszaru Warszawskiego, nie zachowało się zupełnie archiwum sądu przy Komendzie Głównej, zachowało się w części tylko dotyczącej wyroków.
do środowisk parafialnych, aby też zachęcił tych wszystkich, którzy słuchają sobie parafii, żeby tutaj budować właśnie oddziały katolickiego stowarzyszenia. Mogę Cię to prosić? Są to bardzo niewielkie materiały. Raczej świat jest za głupotą, za kinem, za rozrywką, za czubkami, gdzie są za jaką katolicką młodzieżą. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Możliwe, iż następne spotkanie z przedstawicielami Izraela odbędzie się w Polsce, zapowiedział członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem, a Bronisław Wildstein. Wczoraj w Jerozolimie przez 4 godziny delegacje obu krajów rozmawiały o nowelizacji ustawy o IPN. Wildstein mówił w TVP Info, że podczas spotkania polski zespół wyjaśnił stronie izraelskiej przede wszystkim, na czym polega nowe prawo. Tłumaczy, że to jest prawo antydyfamacyjne. Czyli takie prawo, jak istnieje w Izraelu, jak istnieje w wielu krajach europejskich. Co więcej, można je potraktować jako element tego prawa. Znowelizowana ustawa o IPN, która wczoraj weszła w życie, została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Grupa Wyszehradzka rozmawiała o artykule 7 wdrożonym przez Komisję Europejską wobec Polski. W Budapeszcie spotkali się dziś przewodniczący parlamentów Czech, Słowacji, Polski i Węgier. Jednym z tematów rozmów było postępowanie komisji dotyczące praworządności w Polsce. Poparcie Polski w kwestii artykułu 7 ponownie zadeklarowały dziś Węgry. Słowacja i Czechy nie zajęły stanowiska. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, przekonywał jednak po rozmowach w Budapeszcie, że w tej sprawie Polska może liczyć nie tylko na poparcie Węgier. Wiemy już, że parlament taką decyzję podjął. Z przyjaciółmi Litwinami łączą nas nie tylko piękne dzieje, ale także wspólne postrzeganie obecnie kwestii najważniejszych dotyczących bezpieczeństwa i dotyczących współpracy właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Komisja Europejska zdecydowała się na uruchomienie artykułu 7 wobec Polski, między innymi w związku ze zmianami w sądownictwie w Polsce. Zmiany te, zdaniem komisji, częściowo są niekonstytucyjne. PKP Intercity, które zorganizowały konsultacje, muszą jeszcze uzgodnić propozycje z polskimi liniami kolejowymi oraz z Ministerstwem Infrastruktury. W konsultacjach wzięły udział również osoby, które nie korzystają z usług kolei. Zapytano je, co należałoby zmienić, żeby dołączyły do grona pasażerów, informuje rzeczniczka przewoźnika Agnieszka Serbeńska. Brak bezpośrednich połączeń, czyli niestety konieczność czasami skorzystania z przesiadki na dłuższych dystansach. Drugi powód taki istotny to zbyt mała liczba połączeń dogodnych dla danych osób, dla danych miejscowości dogodnych połączeń i oczywiście brak dogodnych godzin odjazdów, przyjazdów pociągów. A nowy roczny rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie w grudniu. Mińskie media informują o zapowiadanym przez Rosję wstrzymaniu importu części białoruskich produktów mlecznych. Moskwa zapowiada, że od 6 marca Białoruś nie będzie mogła eksportować do Rosji mleka, serwatki i śmietanki, również w proszku i koncentratach. Gazeta internetowa Nawiny donosi, że rosyjska służba weterynaryjna tłumaczy zablokowanie importu względami sanitarnymi. Tymczasem inni importerzy białoruskiego nabiału, tacy jak Kazachstan czy Ukraina, nie mają podobnych zastrzeżeń. Autor publikacji zwraca uwagę, że Rosja już od kilkunastu lat prowadzi mleczne wojny z Białorusią. Ekspert Arsenij Sawicki uważa, że Kreml wykorzystuje możliwości nacisku na Mińsk w celu uzyskania ustępstw w sferze wojskowo-politycznej, co może doprowadzić do ograniczenia niezależności Białorusi w zakresie prowadzenia polityki. Dlatego Białoruś powinna dywersyfikować swój eksport, uniezależniając się od rynku rosyjskiego. Wczoraj prezydent Aleksander Łukaszenka, komentując rosyjski zamiar wprowadzenia częściowego embarga na białoruski nabiał, zapowiedział, że Mińsk nie pozostawi tego bez odpowiedzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nos Kleopatry. Mam nadzieję i tak myślę, że
Agnieszka Kamińska, dobry wieczór. Po przerwie rozmawiamy o sądownictwie Armii Krajowej, o kontrwywiadzie także Armii Krajowej, sądzie kapturowym Związku Walki Zbrojnej. Mój gość dr Bartłomiej Szybrowski, historyk. Zawiesiliśmy naszą rozmowę na dokumentacji związanej z sądownictwem. Natomiast wiem, że to sądownictwo wojskowe działało tylko przez pewien okres, to znaczy sąd kapturowy przynajmniej przez pewien okres. Jak wyglądają te ramy czasowe? Proszę naświetlić. Mamy sytuację taką, że sąd kapturowy działał w okresie, kiedy był stosowany kodeks sądu kapturowego. Z uwagi na to, że 22 listopada 1941 roku uchwalono statut wojskowych sądów specjalnych, to w zasadzie od tego momentu mamy do czynienia z działalnością sądów, wojskowych sądów podziemnych Armii Krajowej jako sądów, wojskowych sądów specjalnych. To trzeba uważać, ponieważ myślę, że papież Franciszek przede wszystkim ma na myśli to, że daje nam dużo głosu jako młodym, ale cały czas mamy patrzeć na starsze pokolenia, jak na to źródło i bogactwo doświadczenia i tych, którzy właśnie nas prowadzą też, i tak po prostu działają w tym, co sami przeżyli, to warto też tego zaznaczyć, bo... Proszę bardzo, konkretny takie, przykład. On się coraz częściej pojawia. Dla mnie jest istotny ze względu na nazewnictwo, czyli tę kwestię językową. Tutaj powinniśmy chyba wyjaśnić pewne rzeczy. Akcja Kutera to było wykonanie wyroku śmierci. Czy to był zamach? Bo to jest określenie zamach. Ostatnio słyszę różne wypowiedzi znawców tematu, którzy twierdzą, że to żaden zamach, zwłaszcza w naszym rozumieniu słowa zamach, czyli przewrót przeciwko legalnej władzy. I twierdzenie się pojawia, że był to typowy wyrok śmierci. Jak to jest? Zgodnie ze stanowiskiem generała Sikorskiego, które zostało ugruntowane po likwidacji jego syna w Warszawie, z wyroku śmierci można było tylko zlikwidować obywatela polskiego, czyli może odwrotnie. Obywatel polski mógł być zlikwidowany tylko na podstawie wyroku śmierci. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że III Rzesza i państwo polskie były w stanie wojny, nie było wymogów uzyskiwania wyroków polskich sądów w stosunku do obywateli niemieckich, zwłaszcza przedstawicieli aparatu policyjnego. Te okoliczności potwierdzali m.in. w swoich wspomnieniach szef kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej Bernard Zakrzewski Oskar, ale także wskazywał na to przedstawiciel delegatury Moczarski. Także ewidentnie mamy do czynienia z akcją likwidacyjną wykonywaną na podstawie rozkazu KDW Komendy Głównej, nie zaś z akcją wyrokową. Wspomniał pan przed chwilą Syma. Proszę przybliżyć, co ma pan na myśli? Igo Sym był przedwojennym znanym aktorem, plus w czasie wojny, jak się mówi, współpracownikiem Abwehry i Gestapo, dostał możliwość przeprowadzenia czy zrealizacji takiego pola korzarzczego filmu bodajże Heimwehr, ale nie pamiętam dokładnie w tej chwili nazwy. Natomiast jego działalność jako agenta niemieckiego została rozpracowana przez kontrwywiad Komendy Okręgu Warszawskiego ZWZ i z tego tytułu został przez oddział likwidacyjny tejże komendy zlikwidowany. Była to jedna z pierwszych akcji likwidacyjnych na terenie Warszawy. Udział w niej brał m.in. taki później znany
człowiek jak Roman Rozmiłowski, pseudonim Zawada, który zresztą opowiedział o tym w czasie Powstania Warszawskiego jednemu z reporterów. Ale akcja ta miała charakter stricte likwidacyjny. W moim przekonaniu czas, w jakim podjęto działania mające na celu zastrzelenie Igo Syma w związku z jego planowanym wyjazdem z Warszawy, a także informacje, które wskazują, kiedy zaczęto o nim mówić, o jego roli agenturalnej, uniemożliwiały uzyskanie wyroku sądu. W tym czasie zresztą chyba w moim przekonaniu sąd kapturowy komendy okręgu jeszcze chyba nie działał. Bo jeden z pierwszych sądów w Warszawie był sąd komendy głównej. To był bardzo wczesny czas okupacji. No ale z uwagi na to, co się stało później, czyli represje, które Niemcy wprowadzili w zamian za likwidację, jako odwet za likwidację Igo Syma, spowodowało to, że generał Sikorski wskazał, że taka akcja likwidacyjna była w jego przekonaniu zupełnie niepotrzebna, pociągnęła za sobą bardzo dużo ofiar, a ugruntował właśnie stwierdzenie wtedy, że obywatela polskiego można zlikwidować tylko w wyniku wyroku sądu. Chciałbym tu przy okazji jeszcze dodać, że oczywiście zdarzały się likwidacje, to nawet dość często bez wyroku sądu, ale były to prawnie usankcjonowane sytuacje, kiedy czasookres między uzyskaniem takiego wyroku a likwidacją byłby dość długi, a osoba mogła natychmiast czy w krótkim czasie rządzić wielkie szkody organizacji. To w takim wypadku rzeczywiście przeprowadzono tak zwane według mnie likwidacje prewencyjne bez uzyskania wyroku. To jednak nie zwalniało wykonawców od konieczności późniejszego przedstawienia całości materiałów sądowi, który rozpatrywał sprawy i w sytuacji, gdy potwierdził okoliczności, które doprowadziły do likwidacji, to było wszystko w porządku. Natomiast jeżeli nie potwierdził, no to odpowiedzialności karnej podlegały osoby, które doprowadziły do tej likwidacji. Chciałam właśnie zapytać, czy sąd potem sprawdzał po wydaniu wyroku, czy został wykonany, co się dalej działo z tym wyrokiem? Przed przerwą ja jeszcze nie dokończyłem jakby całości procesu przed sądem. Po wydaniu wyroku sądowego wyrok ten szedł do zatwierdzenia przez odpowiedniego komendanta obszaru, okręgu, czy też komendanta głównego. I on jako zwierzchnik wojskowy miał prawo zatwierdzić wyrok, go nie zatwierdzić. W przypadku sądu kapturowego, w sytuacji niezatwierdzenia wyroku, sprawa przestawała istnieć. Nie było przepisów, które dawały możliwość ponownego rozpoznania sprawy. W przypadku późniejszego statutu wojskowych sądów specjalnych już można było w przypadku niezatwierdzenia wyroku przekazać innemu składowi sądzącemu do rozpoznania tą samą sprawę. Tak było w przypadku niezatwierdzenia wyroku. Przy przekazaniu sprawy do drugiego składu sądzącego jego wyrok już nie podlega zatwierdzeniu przez dowódcę, przez zwierzchnika sądowo-karnego. Co się działo w wyniku wyroku skazującego? Dobra. Informacje przekazywano od komendanta właściwego terenu, tak, zwierzchnika sądowego, do sądu, że wyrok został zatwierdzony i sąd polecał komórce likwidacyjnej wykonanie wyroku i zameldowanie o jego wykonaniu. W zakresie sądu, zarówno sądu kapturowego przy Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej, jak i Wojskowego Sądu Specjalnego,
sprawami zajmował się Adam Świtalski, Dąbrowa, pseudonim Dąbrowa lub też Helena. Na jego barkach spoczywał obowiązek komunikacji z jednostkami likwidacyjnymi. W materiałach zachowanych do dzisiaj są informacje, że na przykład wyrok został wykonany lub też była podjęta próba wykonania, ale skazany został tylko ranny, na przykład ukrył się, czy też, że w ogóle nie można było ustalić miejsca jego pobytu i gdzie on jest i wykonać wyroku. Natomiast w zakresie przekazania sprawy do komórki likwidacyjnej, jeśli mówimy o sądzie przy Komendzie Głównej ZWZ AK, wyroki najczęściej wykonywał oddział likwidacyjny kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej 993W lub też papiernik, bo tak go nazywano. Był to specjalny oddział, który zajmował się przede wszystkim właśnie tymi akcjami w cudzysłowie likwidacyjnymi lub też wyrokowymi. Sam proces czy procedura wykonania wyroku śmierci to też dość skomplikowana, bo na przykład na rozpoznanie kuczery trwało ponad miesiąc. Jak wyglądały, ile osób brało udział w takim wykonywaniu wyroku, czy przygotowywaniu się do wyroku, do wykonania? Po pierwsze, w tym zakresie wszystko zależy od tego, o jaką osobę chodziło. Nie ulega wątpliwości, że osoby mniej znaczące w systemie jakby niemieckim, tak, które nie były aż tak obstawione przez Niemców, czy też tak chronione przez Niemców, ich rozpracowanie wcale nie było dość trudne. Trzeba pamiętać jeszcze przy okazji jedną rzecz, że przede wszystkim wszystkie meldunki wstępne, które przekazywano o danych osobach, że mogły popełnić przestępstwo, tak, godzące w dobro organizacji zbrojnej, już na tym etapie przedstawiały szereg informacji o tych osobach, czyli adres zamieszkania, wygląd, sposób poruszania się po Warszawie i tak dalej. Czyli wszystkie te informacje później skrzętnie były notowane, przekazywane jednostce likwidacyjnej. I jeśli chodzi o 993, to ona miała tak naprawdę własną komórkę wywiadu, który się tym zajmował. Początkowo zajmowali się tym sami wykonawcy, a później wypracowano, wyodrębniono taką niewielką komórkę wywiadowczą, które zajmowały się tą kwestią. Nie da się powiedzieć, znaczy nie da się umiejscowić w ramach czasowych i podać jakiegoś złotego środka, ile to trwało. Ile trwało rozpracowanie osoby, bo wszystko było zależne od okoliczności. Czy osoba ta mieszkała na przykład w dzielnicy niemieckiej, gdzie był dość trudny dostęp, czy też mieszkała w innej części Warszawy, gdzie ten dostęp był łatwiejszy. Także tu nie ma reguły. Natomiast ewidentną kwestią jest też następna rzecz, że nie ma również reguły co do ilości osób biorących udział w wykonaniu akcji wyrokowej. Wszystko też zależało od okoliczności. Regułą było to, że zawsze grupa osłaniająca głównego wykonawcę, czy głównych wykonawców, była liczniejsza niż grupa wykonawców. Dlaczego? Dlatego, że chodziło o powstrzymanie ewentualnej próby przeszkodzenia w likwidacji. Nie ma też reguły w zakresie sposobu wykonywania wyroku. Czasem się tłumaczy, że na przykład nie zabijano nożem, czy też nie wieszano, że strzelano, ale nie do końca tak jest. Bo na przykład ten Wojewódzka Święczeskiego powieszono. Strakowo oczywiście strzelano. Ale zdarzały się... No od czego to zależało? Od sytuacji, w której zostało miejsce. Na
najczęściej posługiwano się bronią palną, bo był to bardzo dobry środek kula w łeb zagrożenia. Ja. Ale zdarzały się, ja spotkałem się z jednym takim przypadkiem, gdzie w drodze likwidacji prewencyjnej osoba została zabita nożem. A było to normalnie na spotkaniu konspiracyjnym. No, wbrew temu, co dzisiaj się uznaje za pewnik, konspiratorzy najczęściej nie chodzili z bronią. Było bardzo niebezpieczne w warunkach okupacyjnych, przy jakiejkolwiek łapance, czy zatrzymaniu mogło narazić taką osobę na duże nieprzyjemności powiązane z aresztowaniem, śledztwem, a także no, możliwością wpadki pozostałych struktur, które znał. Również nie było reguły co do kwestii, czy strzelano z przodu, czy z tyłu. To też spotkałem się z czymś takim w literaturze, czy też w kulturze historycznej wychodzą założenia, że strzelano tylko z przodu. Błąd. Zdarzały się przypadki, że strzelano z tyłu. W ogóle nie podchodząc i nie czytając wyroku. To też pokutuje w powszechnym przekonaniu kwestia ta, że zawsze przed wykonaniem odczytywano wyrok. Czasami nie było czasu, jak sobie wyobrażam. W większości przypadków ja się nie spotkałem, żeby ktokolwiek cokolwiek odczytywał. Nie, po prostu oddział likwidacyjny dostawał rozkaz typu tego i tego należy zlikwidować z wyroku sądu. I oni nie działali tak, jak uznali to za stosowne, a tak jak pani przed chwilą powiedziała, rzeczywiście czasem nie było w ogóle czasu, aby taki wyrok odczytywać. Panie doktorze, ja mam pytanie, czy jednostce wywiadu i tym, którzy potem wykonywali wyrok, nie zdarzały się błędy? Pytam o bardzo konkretny przykład. Jaster, słynny Jaster, pseudonim Hell. My tak naprawdę nie wiemy, co było powodem likwidacji Jastera. Mówi się oczywiście o rzekomej, że ta ucieczka jego z rąk niemieckich była sfingowana. Przypomnijmy, że on był w konspiracji wcześniej. Miał bardzo duże kontakty i znajomości. Tak, oczywiście. On przecież była to w ogóle dla mnie fenomenalna postać. Uciekinier z Oświęcimia. Przenosił też raport Wileckiego. Zgadza się, znajomy późniejszych członków batalionu Zośka, który zresztą brał udział w akcji pod Celestynowem. W moim przekonaniu nie był on agentem niemieckim. Dla mnie jest to po prostu dość niezrozumiałe, bo przecież po tej ucieczce z Oświęcimia poszukiwany są listy gończe za nim przekazywane do krakowskiej, katowickiej jednostki Gestapo, które poszukują Stanisława Jastera. Poza tym, gdyby rzeczywiście Jaster był agentem, to tak naprawdę możliwość rozpracowania, bo mu się zarzuca przede wszystkim aresztowanie oddziału Osakosa w kościele na placu Trzech Krzyży, gdzie rzeczywiście aresztowano większość oddziału, który tak naprawdę złamał wszelkie zasady konspiracji. Pojawili się na ślubie po prostu. Zgadza się i Niemcy ich po prostu wygarnęli z tego ślubu. Jaster się tam nie pojawiał, Zresztą nie tylko on, część osób jego dowódców też się nie pojawiła. Natomiast w moim przekonaniu nie on był tutaj sprawcą. Nie on był sprawcą tej tragedii. Bowiem według mnie jako agent mógł zrobić więcej, rozpracować o wiele więcej środowisk niż tylko samą osobę. Natomiast co do jego likwidacji. My tak naprawdę nie wiemy, co się z nim stało. On po prostu wyszedł z kawiarni i zaginął. Z późniejszych wspomnień osób z Komendy Głównej Armii Krajowej wynika, że oczywiście został tam odprowadzony gdzieś na lot i zlikwidowany. W moim przekonaniu mogła być to pomyłka, ale muszę podkreślić stanowczo jedną rzecz.
historyk nie może opierać się na domniemania. My nie mamy tak naprawdę w tej chwili materiału, który mógłby wskazywać za albo przeciw tej tezie. Musimy też brać pod uwagę kontekst tamtych wydarzeń. To, że te warunki były zupełnie inne niż te, w których my dzisiaj żyjemy, o czym często zapominamy. Zgadza się. Ja analizując tak naprawdę działania kontrwywiadu, jestem w ogóle pełen podziwu, że w tak trudnych warunkach oni potrafili zgromadzić taką dużą ilość informacji, które w większości się potwierdzały. Oczywiście było dużo różnych sprzecznych ze sobą informacji. To było wynikiem tak naprawdę ścisłej konspiracji, no i możliwości takie jak dzisiaj sięgnięcia do internetu, telefonu i tak dalej. Tych rzeczy nie było. Ale z ciekawostek na przykład można powiedzieć taką, że już wówczas posługiwano się posłuchem telefonicznym w zakresie ustalenia, czy osoba współpracuje z Niemcami, czy nie. Wracając do kwestii tego, czy zdarzały się pomyłki. Prawdopodobnie tak. Tylko w moim przekonaniu zdarzały się one dopiero na etapie likwidacyjnym. Ja co prawda, że pomylono na przykład osobę. Ja co prawda spotkałem się z jednym przypadkiem dotyczącym kuriera do Lwowa Marcyniuka, który pewnie został zlikwidowany przez pomyłkę i wylot rzeczywiście ten zapad. Omyłkowy w tym zakresie, że według mnie materiał dowodowy zgromadzony w ówczesnym postępowaniu przed sądem powiennym nie dawał możliwości wydania takiego orzeczenia. Jednak trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz. Siedzimy sobie dzisiaj w fotelu i analizujemy, jak to jest na zimno, bez żadnych nerwów, bez konieczności szybkiego działania, tak? Sądy podziemne tak naprawdę miały na celu ochronę organizacji przed infiltracją zewnętrzną i wewnętrzną, ale to było podstawą. To było podstawowe działanie. Natomiast tak naprawdę chciano w ramy, pewne ramy sądowe, oblec te działania kontrwywiadowcze, ochronne tej organizacji. Także nie można porównywać sądów z czasów pokoju z sądami czasu wojny. To jest w ogóle nieporównywalne. Tam nie były zachowane wszystkie reguły dowodzenia, tak jak w dzisiejszym sądownictwie. Tam nie były zachowane reguły udziału i możliwości wypowiadania się oskarżonego na temat zarzucanych czynów, tak? Więc to są po prostu zupełnie inne realia, które trzeba brać pod uwagę przy analizie materiału sądowego i działalności tychże organów likwidacyjnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Żałuję, że nie zdążyliśmy poruszyć jeszcze kwestii psychologicznych, czyli jak się czuli, co myśleli, jakim obciążeniem psychologicznym żyli sędziowie, którzy te sądy, te wyroki wydawali. Ale wrócimy do tej rozmowy jeszcze. Bardzo dziękuję, dr Bartłomiej Szyprowski, historyk. A ja zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Na Skle o Patrę za tydzień. Agnieszka Kamińska, do usłyszenia. Autopromocja. Amy Winehouse, Winston Churchill, Sting. To tylko kilka przypadków osób, na których życie silnie wpłynęło zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Dotyka ono nawet 3% populacji. Mimo to nadal nie jest dobrze znane. O tym, czym jest choroba afektywna dwubiegunowa, jak ją prawidłowo zdiagnozować i jak z nią żyć, rozmawiać będziemy z gośćmi programu Na Zdrowie. Zapraszamy w najbliższą sobotę po 16:30. Do usłyszenia, Elwira Haganowicz. Obserwuj Twitter.com/PolskieRadio24.
24 zbliża się 23. Czas na informację dnia. W Budapeszcie odbyło się dziś spotkanie szefów parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Prawie 790 milionów euro z unijnego budżetu na projekty infrastruktury drogowej otrzyma Polska. W Wilnie został dziś otwarty jarmark kaziukowy. Paweł Zieliński, zapraszam. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja rozmawiały o poszerzeniu Unii Europejskiej, wspólnym budowaniu dróg, a także o organizowaniu zimowych igrzysk olimpijskich. W Budapeszcie odbyło się spotkanie szefów parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, na którym był Karol Surówka. Przewodniczący parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej chcą m.in., by w związku z Brexitem Unia pozostała otwarta na przyjęcie nowych krajów do wspólnoty. Mołdawii i Bałkanów Zachodnich. Poruszony został też temat artykułu 7 wobec Polski. Przewodniczący Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, László Kövér, zadeklarował w tej kwestii wsparcie dla Polski. Wyobrażałem, że przestrzeganie praworządności nie powinno być wykorzystywane jako narzędzie polityczne. W tamtej kraje V4 zadeklarowały też, że będą chciały wspólnie budować więcej połączeń infrastrukturalnych, w tym szybką kolej, autostrady i gazociągi. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. No myślimy o Via Carpacie. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Natomiast Viktor Orbán, węgierski premier, mówił dzisiaj w wywiadzie dla Radia Kossuth o sporze między Unią Europejską a Polską. Polska jest na celu, ponieważ jest państwem wiodącym w regionie środkowoeuropejskim, jest 4 razy większa niż Węgry, ma bardzo silną gospodarkę i ustannie się rozwija, dlatego Niemcy i Bruksela atakują Polskę, ponieważ jeśli osłabią kurs, to osłabią całą Europę Środkową, usuwają również środkowoeuropejski opór przeciw poinformowała, że 3 projekty mają zwiększyć spójność terytorialną Polski i poprawić połączenia z Niemcami, z innymi krajami Europy Zachodniej oraz z sąsiednimi państwami na wschodzie. Prawie 125 milionów euro zostało przekazanych na budowę odcinka autostrady S6 między Goleniowem a Kiełbinem w północy na zachodniej części kraju. Ponad 70 milionów euro zostanie przeznaczone na sfinansowanie budowy autostrady S17 między Garwolinem i Kurowem we wschodniej Polsce. Natomiast prawie 390 milionów euro zainwestowano w nowy odcinek drogowy na południowy wschód od Warszawy. Na autostradzie S2, by poprawić przepustowość na obrzeżach stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w Wilnie został dziś otwarty jarmark kaziukowy. Można kupić słynne wileńskie palmy i rękodzieła ludowe oraz spróbować lokalnej kuchni. Wileński kaziuk to najstarszy w mieście kiermasz, który w tym roku odbywa się na centralnej ulicy litewskiej stolicy Alei Giedymina i na Starym Mieście. Witam na 415 jarmarku kaziukowym. Tymi słowami otwarto oficjalnie na placu Uniwersytetu Lotniczego Kaziuka w Wilnie. Wcześniej na Alei Giedymina odbył się symbol ślubowy świętego Kazimierza. Na jarmarku można kupić kolorowe palmy zrobione przez palmiarki spod Wilna. Ceny są dosyć zróżnicowane. Ceny euro u mnie i 2, i 3, potem to duże 10. Powiedziała Władysława Zienowicz, u której palmę kupiła dzisiaj prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Ale dziękuję, piękne palmy. Na kiermaszu są też słynne piernikowe serca kaziukowe. Niektórzy idą z duchem czasu i sprzedają pierniki w kształcie smartfonów. Samy nowy telefon piernikowy, tak. W tegorocznym jarmarku kaziukowym bierze udział 2000 sprzedawców. Wileńskie kaziuki potrwają do niedzieli. Z jarmarku kaziukowego we Wilnie dla Polskiego Radia Kamil Zalewski.
Teraz na prognozę pogody w nocy. Na południowym wschodzie i północnym wschodzie będzie pochmurno i tam też spadnie śnieg. W pozostałych regionach pogodnie. Temperatury od minus 20 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do minus 12 na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Jutro względnie pogodnie. Jedynie na wschodzie spadnie śnieg. Temperatury od minus 9 do minus 2 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 23:05. Wiele osób będzie musiało zmienić swoje nawyki, więc wracamy do rozmowy gospodarczej i do tego, gdzie i kiedy robić zakupy w niedzielę. Sylwia Zadrożna zaprasza, ma ze mną gość, dr Katarzyna Barańska, radca prawny w PWC Legal. Dzień dobry. Dzień dobry. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta dopiero co zaczęła obowiązywać. Pierwsza wolna niedziela przed nami, 11 marca, ale już słyszymy o tym.